Kiedyś zadzwonił telefon, jakiś nieznany numer. Zdziwiłem się, ponieważ generalnie mój numer telefonu nie jest dostępny i rzadko dzwonią ludzie, których numeru nie znam. A mam też specjalną aplikację, która blokuje wszystkich telemarketerów. Jakkolwiek zadzwonił telefon, odbieram. I jest człowiek, który mówi: słuchaj, dostałem numer od tego i tej osoby. Straciłem pracę na etacie, to było kilka lat temu. I szukam teraz, co mam robić w życiu. Prowadziłem kiedyś szkolenia, mam certyfikat coacha, no i próbuję w tą stronę. Czy mógłbyś mi pomóc rozwinąć firmę? Mógłbym, ale wiesz, że to jest płatne. No tak, ile to kosztuje? Powiedziałam, mówi: no nie, to nie stać mnie. Mówię: okej, ale mam taki produkt, który jest tańszy, kosztuje niecałe 100 zł. I on mówi: no ale co mi ten produkt pomoże? Mówi: w tym produkcie masz wszystko, co potrzebujesz, żeby stworzyć produkty, które będziesz sprzedawał. Mówię, prowadzenie biznesu, gdyby to strywializować, jest proste. Po prostu sprzedajesz produkty lub usługi i na tym zarabiasz. Ja oczywiście wiem, że networkerzy zaraz powiedzą: a ja sprzedaję znajomości. No dobrze. Rozumiemy wszyscy, o co chodzi. I teraz pamiętam, że kiedyś inny znajomy mówi do mnie: Andrzej, ale ty jesteś, mówisz często, że jesteś nauczycielem, więc czego uczysz? Ja mówię: no akurat wtedy wyjeżdżałem cały weekend na szkolenie, mówię: uczę, jak stworzyć produkty, na podstawie których będziesz zarabiał. Mówi: no a jakie produkty? No ja mówię, że no tych produktów trochę jest, tak? Uczę, jak napisać książkę, jak napisać e-booka, jak prowadzić bloga, na którym zarabiasz, jak kurs wideo, kurs audio, jak prowadzić szkolenie stacjonarne, jak wykład. I tam różne rzeczy mu prezentuję, a on mówi: no ale czekaj. To mówi: to ludzie tego nie wiedzą? Ja mówię: no nie wiedzą, no zobacz, a jak ty byś miał napisać książkę? Co byś zrobił? No siadłbym i pisał. Ja mówię: no właśnie, to się wydaje takie proste. Dlaczego przytaczam te dwie historie? Ponieważ chcę ci powiedzieć o moim produkcie, którym jest szkolenie online Bogaty Nauczyciel. To jest taki samograj trochę, czyli szkolenie, które się najlepiej sprzedaje. Przez lata, kiedy je stworzyłem, od pierwszych dwóch wersji, które prowadziłem na grupie na Facebooku, do tych wersji, które są teraz absolutnie online, czyli kupujesz sam kurs, oglądasz go i korzystasz z niego, to uważam, że to jest naprawdę świetne narzędzie i widzę, jak ludzie, którzy wykorzystują to narzędzie, rozwijają się. Jest tam 6 nagrań, które przechodzą przez taki proces. Pierwsze to jest zawsze, no właśnie, pierwsze musi być zawsze pierwsze, a co jest pierwsze? Pierwsze to jest zawsze twoja postawa. Już dzisiaj, jak ktoś mówi: ja nie wiem czegoś, ja nie robię, bo nie wiem, co miałbym robić, albo jak miałbym robić, no to nie wiesz, bo nie chcesz wiedzieć. Żyjemy w epoce informacyjnej, gdzie naprawdę wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wiele rzeczy naprawdę też dobrych jest bezpłatnych. Dlatego w pierwszym nagraniu pokazuję też to, że to nie jest takie trudne, jeżeli masz właściwą postawę. Pokazuję też kwoty, tak, na dwóch markach, od pasji do biznesu i trening trenerski, ile zarobiłem na tych dwóch markach. Pokazuję też, dlaczego czasami jest taki problem ekspercki, tak, że ktoś mówi: jak ja to wiem, a jestem średnio normalnym człowiekiem, to każdy to wie, więc nie chce dalej się rozwijać, bo mówi: no komu, kto to będzie mnie chciał słuchać, przecież to jest takie oczywiste. Pokazuje, że nie jest oczywiste i że tak naprawdę w każdej dziedzinie życia możesz zarabiać. I robię tam taki myk, że pokazuję ludzi, którzy zarobili przynajmniej 1 000 000 na czysto i mówię: prawdopodobnie 1 000 000 nie zarobisz, w każdym razie ja nie zarobiłem. Natomiast możesz naprawdę żyć powyżej średniej krajowej, jeżeli będziesz w swojej dziedzinie życia ekspertem. I to jest pierwsze nagranie. Ono jest troszkę takie, można je nazwać w cudzysłowie, motywacyjne, ale też porządkujące, pokazujące, że to twoja postawa i to, że czy uważasz siebie za eksperta, czy nie jesteś. Tak proste pytanie, czy gimnazjalista jest ekspertem. Tak jest dla ludzi z podstawówki. Albo nawet ze swoich kolegów z klasy, którzy może słabiej idzie nauka jakiegoś przedmiotu i już mógłby na tym zarabiać, na przykład na płatnych korepetycjach. Potem pokazuje, że naprawdę można zarobić dobre pieniądze na tym, pokazuje jakieś wyniki finansowe. I potem przechodzimy do nagrania drugiego, które według mnie jest absolutnym kluczem, tak? Czyli jak uporządkować swoją wiedzę. To jest problem wielu ekspertów, że ludzie
wiedzą, że okej, coś wiem, ale teraz jak to się tym podzielić? Czasami jak pamiętam takie szkolenie, były początki moich tak szkoleń i robiłem takie szkolenie o zarabianiu finansów i akurat jeden z moich znajomych był na tym szkoleniu, ja poprosiłem go, bo wiedziałem, że on tam zarabia dobre pieniądze w pewnej branży, nie będę tutaj mówił, bo ten znajomy może słuchać tego podcastu. W każdym razie poprosiłem go na scenę. Jak on zaczął motać, jakie to było nieskładne, niepoukładane. Ja mówię, o nie, no właśnie, no właśnie, o nie. Ponieważ jeżeli nie poukładasz wiedzy, tak jak mówił Platon, większa część tego, czego się uczymy, jest przypomnieniem tego, co wiemy. I czasami po moich szkoleniach, czy tam jakichś spotkaniach z klientami, mówię, ale fajnie, super, no ja wszystko to wiedziałem, ale tak mi to poukładałeś, właśnie, poukładanie wiedzy, to jest to nagranie numer dwa. A później już kolejne trzy nagrania mówią o tym, jak stworzyć szkolenie, warsztat, wykład i program mentoringowy. To jest duża różnica, tak? Jak powiedzieć wykład? Często będziesz zapraszany, jeżeli jakiś poziom eksperckości uzyskasz, lub też zastosujesz rady, które tam mówię, żeby zostać zapraszanym, żeby przeprowadzić wykład. Ale musisz wiedzieć, jak wykład przeprowadzić. No bo co, całej wiedzy nie przelejesz? Jak dasz cząstkę wiedzy, to jest wyjęta z kontekstu, musisz wiedzieć, jak poprowadzić wykład. Drugie, musisz wiedzieć, jak poprowadzić szkolenie. W szkoleniu jest miejsce na interakcję, ale nie tylko na interakcję, jest też miejsce na przekazywanie wiedzy. A zupełnie inaczej prowadzi się warsztat, ponieważ w warsztacie pracujesz indywidualnie z grupą osób, a już zupełnie inaczej prowadzi się program mentoringowy, mimo że wiedza jest ta sama, ale sposób podania jest inny. I oczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówię w tym trzecim nagraniu, to są świetne. Ja je uwielbiam, uwielbiam kontakt z ludźmi, często tutaj są największe pieniądze. Natomiast to jest ograniczone czasem i przestrzenią. Natomiast kiedy stworzysz audio i wideo szkolenie, one też się różnią. Wideo szkolenie robisz nie po to, żeby pokazać swoją piękną twarz, no przynajmniej nie ja robię, bo nie mam pięknej twarzy. Natomiast, żeby pokazać na flipcharcie w moim przypadku. A audio szkolenie tworzysz wtedy, kiedy jest treść do przekazania. I mam takie szkolenia jak Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy, gdzie jest konieczność, żeby ludzie widzieli pewne wykresy, i jest moje szkolenie o asertywności, gdzie wystarczy, że to jest audio. I to jest świetne, bo to są te momenty, kiedy ty śpisz, a ktoś kupuje i ty zarabiasz. Może pieniądze nie są tutaj duże z pojedynczego zakupu, ale absolutnie nie angażujące ciebie. No i rzecz taka pośrednia, tak? Czyli blog, e-book i książkę. Pośrednie, no bo blog to jest blog, ale jak pisać bloga, żeby jednocześnie pisać w tym czasie książkę? Tu jeden myk zdradzę, jeżeli dosłuchałeś do tego momentu, to gratulacje. Czyli na przykład piszesz sobie wpis na jakiś temat, który ma 1500 słów, ale tylko 500 słów publikujesz na blogu, a te 1500 to jest na przykład jeden podrozdział twojej książki. I później jest bardzo prosto, że pod każdym wpisem na blogu ustawiasz sobie coś takiego, jak już napiszesz książkę czy e-booka. Hej, jeżeli zainteresował Cię ten temat, to pogłębienie tego znajdziesz w książce. No i teraz masz e-booka, tak? Czyli możesz go stworzyć dzisiaj w Canwie, tak? W darmowym programie graficznym. Możesz wydać samemu książkę. Książka jest czymś pomiędzy, tak? Czyli możesz to sprzedawać zupełnie online, a możesz to sprzedawać na konferencjach, ale książka to jest reklama, za którą płaci klient. Dlatego część moich książek rozdałem, część sprzedałem w mniejszych zyskach, czy tylko zwróciły mi się koszty wydania, ale tak naprawdę zarobiłem na klientach, którzy się do mnie zgłosili. I ostatnie nagranie, jak zrobić skuteczny marketing, który sprzedaje. Czyli to jest ta moja metoda WWW. Wytrwałe dawanie wartości daje wyniki i pokazuje, gdzie i jak to robić. Jeżeli dosłuchałeś do tego momentu, to ogromne gratulacje. Przedstawiłem Ci mój program Bogaty Nauczyciel. Pod tym nagraniem masz link do tego programu, możesz go kupić. Naprawdę nie kosztuje dużo, a może wprowadzić duże zmiany, ale tylko w jednym wypadku, kiedy zaczniesz działać według tego, co tam jest powiedziane. A jeżeli interesuje Cię większy rozwój w zarabianiu na wiedzy, to możesz się zgłosić na indywidualną sesję albo na cały program trening trenerski. Też informacje są pod tym nagraniem. Ok, ogromne dzięki za wysłuchanie tego i zakończę słowami, które bardzo lubię. Nie musisz być wielki, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być wielki. Powodzenia!